Głodny jestem. To zjedz coś i daj mi spokój. Kiedy nie ma co. Są konserwy. Moje już się skończyły. Znowu wszystkie zeżarłeś? Losujmy. O co? O to, kto się napije herbaty. A po co? Bo herbata jest jedna, nas jest dwóch. Reszka! Co to jest? Kto? Przecież powiedziałeś, że już nie masz konserw. Żyjemy to jak dwie bakterie wewnątrz jakiegoś organizmu. Dwa obce ciała, pasożyty albo coś jeszcze gorszego. Ja, który uważałem się zawsze za drogocenną komórkę najwyżej rozwiniętej mózgowej substancji tam u nas, kiedyś. Ta szlachetnego neurona. Tępy, głupi, bezbronny, roboczy wół. Zdatny tylko do tego, żeby nim orać, aż wyciągnie kopyta. Jeszcze się z tego cieszy, no co? Przyjdzie jeszcze czas, że zrozumiesz, jeszcze mi podziękujesz, bo nie może tak być, żeby tylko jeden z nas był człowiekiem, albo oba jesteśmy ludźmi, albo żaden z nas. Do mnie z rękami, do mnie! Ty tego nie widzisz! Do mnie z rękami, ty piak! Nigdy ja cię nie oddam! Daleko, daleko! Oddaj mi to! Panie się pan proszę! Oddaj mi to! Święto, jeszcze to do ciebie nie dotarło? Feta. Uroczystość, celebracja, obrzęd, obyczaj, rytuał, pożegnanie starego roku i powitanie nowego, nowa era, nowe życie, nowe wszystko. Ja tu jestem po to, żeby zarabiać. Będę miał wakacje, kiedy wrócę. Palcem nie kiwnę. Baba tylko mi będzie donosiła jedzenie. A potem... Co potem? Co ty tu robisz? To samo, co ty. Nieprawda, ja muszę. Ja wół roboczy, analfabeta, zwierzę. Ale ty wykształcony, ty znasz obce język, ty nie musisz. Słusznie. Ty. Dlaczego ty pijesz ze mną? A nigdy nie myślałeś o wolności? Bo wolność będzie prawem, a prawo wolnością. Czy nie tego właśnie chcemy? Czy nie do tego zmierzamy? My, naród. We, the people. Tymczasem największym problemem wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki sposób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność.